bardzo miło Cię gościć w Łodzi. Jesteś w Łodzi na szkoleniu, to jest świetna okazja, żeby porozmawiać na temat Twojej osoby. O matko. Kamila Nowowiejska, trener, nauczyciel, coach. Szkoleniowiec. Szkoleniowiec. Powiedz coś więcej o sobie. Ojej, trudne pytanie. Jestem... Wiesz co, jestem, myślę, osobą bardzo wszechstronną. Cały świat mnie interesuje, od podróży, poprzez trening, fitness szeroko pojęty, zarządzanie, marketing. Staram się nie zamykać w pewnych ramach, tylko cały czas patrzeć holistycznie i patrzeć na życie z uśmiechem i z optymizmem. Ty jesteś osobą, która tak naprawdę od 15 lat, mówiłaś, związana jest z branżą fitness, w związku z tym widziałaś niejedno. Powiedz mi, jak na przestrzeni tych 15 lat zmieniła się branża fitness? W jaką stronę ona zmierza? Bardzo się zmieniła z perspektywy czasu, tych 15 lat, kiedy tak naprawdę fitness wyglądał trochę tak jak Jane Fonda. W tej chwili jest mocno praktyczny, bardzo skrócony ten czas jest, bardzo funkcjonalny i efektywny. Idziemy w efektywność, w gotowe rozwiązania. Nie mamy czasu na taką próżność, tak? Czy próżność w kontekście bez, żeby nie było. Czy to, co robimy, żeby było nieowocne, tak? To musi być owocne, to musi być mocno efektywne, nakierowane na cel, oszczędność czasu, ponieważ w tym zaganianym czasie, w którym przyszło nam żyć i gdzie dzień się mocno skraca, to wszystko musi być mocno poukładane i tego też oczekujemy od treningu, żeby on był efektywny, ułożony, rozsądny, mądry i owocny. No właśnie, ty na bazie swoich 15-letnich doświadczeń dziś uczysz innych, jak skutecznie budować relacje pomiędzy trenerem a klientem. Trenerem, tak, a podopiecznym. Tak, to jest mój konik. Uwielbiam ludzi, uwielbiam z nimi przebywać, staram się ich zrozumieć, zawsze szukać drugiego dna, co z czego wynika. Co przekłada się tak naprawdę też pracę moją samą ze sobą, tak? Staram się rozwiązywać problemy, szukać, dlaczego tak się zachowuję, a nie inaczej, co mogłabym sobie zmienić, żeby polepszyć siebie i tak samo pracę w ogóle z klientem. Dlatego, że wychodzę z założenia, że człowiek jest tak piękny, i czasami wystarczy go delikatnie popchnąć, żeby on się pięknie rozwijał, jak taki kwiat rozkwitał. I staram się to robić. Pracę z klientami, z instruktorami, z menadżerami klubów, jak mam taką możliwość. Chcę ich natchnąć do zmiany. Do zmiany siebie, otoczenia. A co to znaczy w dzisiejszych czasach być dobrym trenerem personalnym? Czy jest jakiś klucz, jakiś wytrych, coś, co musimy wiedzieć, jakaś wiedza tajemna, którą musimy posiąść, żeby rzeczywiście być dobrym i jakościowym trenerem personalnym? Co to znaczy? Dla każdego będzie znaczyło coś innego. Dla jednego klienta bycie doskonałym trenerem personalnym to będzie osiągnięcie konkretnego celu i dążenie do osiągnięcia innych tego celu, natomiast dla innych będzie to będzie relacyjność. Nie ma, czy dla każdego to będzie znaczyło coś innego, natomiast dla mnie doskonały trener to jest bycie zgodnym samym ze sobą, przekazywanie... Bycie zgodnym ze sobą, ze swoimi wartościami i posiadanie takich klientów, którzy będą te wartości tak samo odwzajemniali, że będziemy nadawali na tych samych falach. Jeżeli tego nie będzie i nie będziemy siebie nawzajem szanowali, kochali, doceniali, to niestety to się po prostu będzie rozchodziło i nie będzie możliwości tak naprawdę pracy długoterminowej, a w pracy z klientem, pracy personalnej, jest to konieczne. Poza tym trener staje się też coachem, takim psychologiem, partnerem, mentorem klienta podopiecznego. Ty pochodzisz z Warmii. Tak, tak. Z Warmii. Jesteś też
wyszkolona, że tak powiem, może nieładnie, ale przez jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet tańca, czyli słynną Czarną Mambę. Tak, Iwona była przez bardzo długi czas ze swoim byłym mężem, byli moimi trenerami. Bardzo ten czas mile wspominam. Nawet próbowałam Iwonę kiedyś namówić do tego, żebyśmy przeprowadziły taką rozmowę, taki wywiad. Mam nadzieję, że mi się to uda w końcu. Być może, że przez jej zapracowanie i mnóstwo różnych projektów to się nie udało. Natomiast jest to gdzieś moje takie marzenie, żeby z nią przeprowadzić taki wywiad, jak ty przeprowadzasz ze mną. Żebyśmy trochę powspominały, ale też, żeby ona powiedziała trochę o sobie, o swojej pracy nad ciałem, bo Iwona też tego nie ukrywa, że ćwiczy i też mocno stara się dbać o swoją linię, o swój wygląd. Więc to też jest gdzieś tam punkt styczności, gdzie mogłybyśmy o tym porozmawiać, bo nie jest to niełatwa jej droga, nie była to łatwa jej droga. I jak każdego z nas mamy wzloty i upadki. I fajnie byłoby, jest w ogóle bardzo ciekawą osobowością, bardzo charakterystyczna, ale nie, także o niesamowitym takiej otwartości, cieple, poza tym ma niesamowitą klasę. Ale w końcu ty, bo mówimy o tobie, z tej Warmii trafiłaś do stolicy, Warszawy. Do Warszawy. Tak. Jakie były początki w Warszawie? Jak przecierałaś swoje ścieżki? Jak szukałaś swoich dróg? Wiesz co, ja przede wszystkim przyszłam do Warszawy, dlatego że tańczyłam. To był kolejny etap gdzieś tam mojego rozwoju tanecznego i jedyny możliwy, bo Olsztyn gdzieś wyczerpał już swoje pokłady. Składało się to przyjściem po prostu na studia. Nie dostałam się na SGH, poszłam do Koźmińskiego. Tam rodzice musieli płacić za częstne, więc na pieniędzy za bardzo na taniec nie było, to się troszeczkę rozeszło po kościach. Natomiast zainteresowałam się dalej ruchem, a dokładnie fitnessem. A to tak naprawdę gdzieś tam wyszło, bo się po prostu zakochała w menadżerze klubu fitness. Był trenerem, miłość oczywiście się skończyła, ale miłość do ruchu, do fitnessu została. Ta miłość jest niewyczerpywalna w twoim przypadku, ona trwa, ciągle ją podgrzewasz, tak? Staram się, czasami mam momenty zwątpienia, jak przychodzą, to staram się znaleźć zawsze pozytyw. Jednak jestem optymistką i mam takie momenty, że sobie gdzieś tam mam gorszy okres, to pochlipię, ale następnego dnia czy kilka dni później wstaję z uśmiechem, mówię, trudno, co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, idziemy do przodu. Ty jesteś też skarbnicą wiedzy szkoleniowej, do ciebie się można zwrócić, jak mamy problem, tak? W naszym studio ty doradzisz, powiesz, którą drogą iść, gdzie popełniamy błędy, co powinniśmy naprawić, co wyprostować. Tak, staram się, czy moim takim motem jest pomaganie ludziom. Pomaganie ludziom, bycie otwartym, dzieleniem się wiedzą. Mam nadzieję, że mi to wychodzi. Staram się wkładać całe swoje serce, ponieważ sprawia mi to ogromną radość. Poza tym sama ciągle szukam rozwiązań. Podpatruję, staram się też patrzeć, co jest modne, co wychodzi z mody, co się sprawdza, co się nie sprawdza. Oczywiście ja nie mam wyłączności na wiedzę, ani nie mam, to co powiem, to nie jest wyznacznikiem, że mam rację, absolutnie nie, bo tyle ile sytuacji, tyle i rozwiązań. Nigdy do końca nie wiadomo, co jest doskonałym rozwiązaniem, natomiast staram się pomagać, pomagać będę, bo sprawia mi to ogromną radość i fan. Mam nadzieję, że to ludzie czują, bo to jest gdzieś tam i musi być to też wartościowe dla ludzi, tak? Przekładać się to przede wszystkim na biznes, mierzalne i odczuwalne ekonomicznie. No właśnie, ale prawdopodobnie po naszej rozmowie niektóre osoby zainteresują się, jak do ciebie trafić. Jeżeli jeszcze nie trafiły, choć ciężko mi sobie to wyobrazić, to masz swój fanpage firmowy, swój osobisty, tak? Jak to wygląda? Tak, można mnie na Facebooku znaleźć pod Kamila Nowowiejska Fitness Coach, ewentualnie na LinkedInie Kamila Nowowiejska. Też przyjmuję zaproszenia na profil prywatny. Każdy, kto ma ochotę porozmawiać, może się do mnie zwrócić, odpiszę, nawet można zadzwonić, nie ma najmniejszego problemu. Jesteś niezwykle zajętą osobą i cały czas albo szkolisz, albo prowadzisz swoje zajęcia ze swoimi podopiecznymi, ale Quo Vadis, Kamila, dokąd zmierzasz? Gdzie idziesz? Jakie są następne etapy? Wiesz co, mam dwie rzeczy na pewno w głowie. Jednej na pewno nie chciałabym w tej chwili zdradzać, bo to jest
gdzieś tam tajne przez poufne. Natomiast druga rzecz, na pewno rozwój swojej własnej marki i rozwój dalej siebie, nie tylko od strony takiej wiedzy związanej z zarządzaniem czy tam z marketingiem, ale chciałabym dalej budować swoją markę jako szkoleniowiec, ekspert. Mocno skupić się na pewno na budowaniu doświadczeń klienta, czy w ogóle zdobywaniu wiedzy w tym kierunku i pracy takiej szkoleniowej. Natomiast czas pokaże, bo jak to się, to jest chyba najgorsze w tym wszystkim, że marzenia można mieć, ale trzeba je umieć zrealizować i być przede wszystkim konsekwentnym. U mnie z tą konsekwencją różnie bywa, bo jak się jest zabieganym, to pewne rzeczy są odsuwane na drugi plan. Natomiast ten rok postanowiłam, że stawiam na siebie, na swoją markę, na rozwój. Chciałabym pójść na studia podyplomowe kolejne. Kolejne. Kamila wiecznie w szkole. Tak. To gdzieś, to rodzice chyba we mnie gdzieś zaszczepili, że zawsze muszę mieć alternatywę. Wariant nie tylko A, ale wariant B. Jak pamiętam, rodzice tańczyłam, to mówi, pamiętaj kochanie, musisz mieć wariant B, że jak się coś stanie, będzie kontuzja, to musisz wiedzieć, w którą stronę pójść i co robić, żebyś mogła zarobić. I tym się kieruję, że staram się wszechstronnie działać, bo też dużo rzeczy mnie bardzo interesuje. Poza tym ja się ciągle szukam gdzieś tam czegoś nowego, potrzebuję ciągłych bodźców do rozwoju i to też powoduje, że staję się też lepszym człowiekiem, bo to nawet nie chodzi o to, że mam więcej wiedzy, tak? Ale staję się też lepszym człowiekiem, bo ja pracuję sama nad sobą i gdzieś tam szukam takiego rozwoju też wewnętrznego, szukam siebie, zadaję sobie pytania, to jest taka ciągła rozmowa samej ze sobą. Co się dzieje, dlaczego tak się zachowuję, a nie inaczej, co mogłabym zrobić lepiej też, tak? Więc tak, praca nad sobą, praca, doszkalanie się, uczenie, przekazywanie wiedzy i budowa swojej własnej marki. Zapytałem o twoje plany osobiste, dokąd zmierzasz, ale muszę zapytać też ogólnie o branżę fitness. Mhm. Twoim zdaniem, dokąd zmierza branża fitness? Jakie są kolejne etapy, na co możemy liczyć, czego się spodziewać? Na co stawiać albo gdzie są zagrożenia? Branża fitness mocno się zmienia. Jest bardzo dynamiczna. Żyjemy w takim, bardzo bym powiedziała, otoczeniu chwiejnym, niepewnym i ta niepewność będzie w tym roku na pewno bardzo odczuwalna. Widzę też dużo sieci się mocno rozwija, pcha, ale też widzę dużą szansę dla klubów butikowych. Natomiast jednym z zagrożeń, które ja widzę dla klubów butikowych, to jest kryzys, który się mocno zbliża, taki finansowy, i jeżeli się nie przygotujemy, nie zbudujemy relacji z klientami, to niestety czy kluby, czy studia, które tego nie zrobiły, popłyną. Niestety, tego się obawiam. Obserwuję też wskaźniki ekonomiczne i jest to niestety chyba nieubłagane. A więc przygotować się można przez wiedzę, którą od ciebie też można zdobywać między innymi, ale też przez konsekwencje w działaniu i przez nieustanne dążenie do budowania tych relacji. Do doskonałości. Dziękuję serdecznie. Naszym gościem była Kamila Nowowiejska. Wszystkim wam znana, ale dziś znana jeszcze bardziej.